Witajcie, spróbujemy dzisiaj stworzyć listę cech idealnego smartfona, a także odpowiemy sobie na pytanie, czy tego typu telefon kiedykolwiek ma szansę powstać. Doskonale wiemy, że coś takiego jak idealny smartfon nigdy do tej pory nie powstało. Wynika to z wielu czynników, ale chyba takim najważniejszym jest fakt, że dany producent często chce sobie zostawić pewien margines braków, aby w kolejnej generacji wybranego modelu te aspekty po prostu poprawić. Natomiast patrząc na to z innej strony, być może to dobre podejście, że nigdy nie było na rynku idealnego smartfona. Każdy model ma coś w sobie lepszego albo gorszego od konkurencji, a mając na uwadze takie nasycenie rynku, jakie mamy teraz, każdy może wybrać. Coś, co mu najbardziej odpowiada. Podzielimy sobie ten materiał podobnie jak recenzję, poruszymy temat wykonania audio zabezpieczeń ekranu, baterii, systemu i wydajności, a także aparatu. Spróbujemy stworzyć zestaw cech idealnego smartfona. Oczywiście to będzie zupełnie subiektywna opinia, dlatego jestem bardzo ciekawy, jak wyglądałby i jaką specyfikację miałby wasz wymarzony, idealny smartfon. Zapraszam do jego opisania w komentarzach, może wyniknie z tego bardzo ciekawa dyskusja. Zanim jednak przejdziemy do mojego opisu idealnego, Telefonu, zapraszam Was na naszego Instagrama. Tam znajdziecie najnowsze zdjęcia, aktualizacje tego, co się dzieje na Morele TV, a także relacje razem z newsami. Link oczywiście w opisie. Zaczynamy zatem od wyglądu oraz wykonania. Wiele telefonów, jakie testowałem w roku 2019, zrobiły na mnie ogromne wrażenie tym, jak znakomicie wyglądały, a także tym, jak rewelacyjnie były wykonane. Na pewno w moim idealnym smartfonie chciałbym zobaczyć matowe szklane plecki z gradientowym motywem podobnym do tego z OnePlusa 7T, albo do koloru opal znanego. Z Huawei P30 Pro. Co do ramki raczej preferowałbym tutaj matowe aluminium. Fajnie gdyby przyciski funkcyjne były dosyć duże i miały jednocześnie taki głęboki, dobrze wyczuwalny skok, ale również powinny być umieszczone na wysokości mniej więcej 3 4 obudowy. Nie wyobrażam sobie braku suwaka do zmiany profilu dźwięku. W tym wypadku rozwiązanie znane z OnePlusa 7T, czy też 7T Pro jest doskonałe. Obiektywy aparatu powinny być na równo zespolone z tylną częścią telefonu, tak aby w żaden sposób nie wystawały. Przednia część moim zdaniem powinna mieć małe symetryczne obromowanie, oczywiście połączone z brakiem nocza, czy też otworu na kamerkę do selfie. Wola, aby szkło było płaskie, bez zagiętego ekranu, natomiast do przyjęcia dla mnie jest wysuwana kamerka do selfie. Na pokładzie powinno być złącze USB-C Dual SIM, które pozwala włożyć do smartfona dwie karty nanoSIM, a także obok karty microSD do rozbudowania pamięci. W kwestii złącza słuchawkowego może go nie być, wolę słuchać muzyki ze smart przez słuchawki bezprzewodowe, telefon musi być oczywiście wodoszczelny. W ramach audio mój wymarzony telefon musi mieć głośniki podwójne, najlepiej tak dobre jak te z iPhone'a 11 Pro. Tam słychać doskonale głębie dźwięku, dobrą separację stereo i co ważne znakomite jak na smartfona basy. Do tego musi być super czystość, dosłownie na każdym poziomie głośności oraz obsługa Dolby Atmos. W systemie powinny być natywnie różne konfiguracje parametrów audio, chodzi mi o zdefiniowane tryby pracy audio, ale również rozbudowane qualizer. Wymarzony telefon musi być oczywiście bezpieczny, dlatego wybrałem funkcję Face ID znaną z iPhone'ów. Ona bazuje na zaawansowanym skanowaniu twarzy, wymaga otwartych oczu i działa obecnie bardzo szybko, nawet kiedy trzymamy telefon pod kątem. Natomiast jako drugą metodę zabezpieczenia, skaner zatopiony w ekranie, ale ważne, aby był on na tyle sprawny, i szybki, żeby po prostu z niego się dobrze korzystało. No i tutaj za wzór myślę, że posłuży OnePlus 7T albo 7T Pro. Moje życzenia na temat ekranu są proste: dynamic AMOLED, gęste upakowanie pikseli, a do tego 120 Hz. A tego typu połączenie znajdziemy prawdopodobnie na pokładzie nowego Samsunga Galaxy S11, dlatego mamy na co czekać. Lubię nasycone kolory, z tego powodu taki ekran jest dla mnie dosłownie wymarzony. Samsungowa AMOLED oznacza również rewelacyjne kąty Widzenia prawdziwe, perfekcyjne czernie, a do tego dobra maksymalna jasność. Na pokładzie musi być wsparcie HDR10, co do rozmiaru maksymalnie 6,3 cala. Dla mnie byłoby optymalne. Wbudowana bateria powinna mieć około 5000 mAh, tak aby telefon pracował w ramach sporego obciążenia spokojnie 2 dni bez potrzeby ładowania. Do tego musi być szybkie ładowanie. W tym aspekcie za wzór posłuży OnePlus i jego szybkie ładowanie 30W, ale w tym roku wedle plotek w nowym Mi 10 Pro możemy się spodziewać ładowania przewodowego o mocy nawet 66W. Bardzo ważne dla mnie jest ładowanie... Indukcyjne to musi być w moim idealnym telefonie. Wydajnościowo musi być to topowa półka, zatem najnowszy flagowy procesor. Na pewno 12 GB RAMu, do tego bardzo szybka pamięć, wbudowana zapewne 1 TB. Natomiast system to dla mnie temat otwarty, dlatego że fajnie korzysta mi się zarówno z Androida, a także iOS-a. Bardzo lubię stokowego Androida, dlatego rozwiązanie w postaci Oxygen OS One Plus albo Pixel 4 są dla mnie super. A co do iOS-a, Wiadomo, zawsze wygląda tak samo. Jako, że telefon to moje narzędzie pracy, to oznacza, że musi działać zawsze perfekcyjnie czyli optymalizacja systemu jest niezwykle ważna. Wymarzony aparat to kombinacja parotestowanych testowanych w 2019 roku smartfonów. Nagrywanie filmów na pewno iPhone 11 Pro. Żaden testowany do tej pory flagowiec nie oferował tak dobrego wideo. Znakomita szczegółowość, do tego doskonała stabilizacja, a także bardzo szybkie i sprawne przełączanie się pomiędzy obiektywami w czasie nagrywania. Spore wrażenie zrobił na mnie Huawei P30 Pro i z tego telefonu do mojego wymarzonego zabrałbym 5-krotny zoom optyczny, 10-krotny hybrydowy oraz 50-krotny cyfrowy. Ale plotki mówią o tym, że najbardziej wypasiona wersja nowego Galaxy S11 – będzie oferowała nawet stukrotny zoom cyfrowy. Wymarzony telefon musi mieć także szeroki kąt, pole widzenia co najmniej 120 stopni. Na pewno jako bazowy obiektyw wybrałbym 108 megapikseli, znane z minuta 10, dlatego że zapewnia znakomite detale, a fotografie mają często takie ładne, naturalne rozmycie. Działanie automatyki i aparatu na pewno zabrałbym z iPhone'a 11 Pro, no i dorzuciłbym do tego obiektyw to w 3D. Natomiast jakość zdjęć, Nocnych, zabrałbym pewnie z nowego Pixela 4 razem z funkcją astrofotografii. Możecie zauważyć, że moje oczekiwania spełniają pewnie 80-90% smartfony, które są już na rynku, zostały wydane w roku ubiegłym, czyli 2019. Natomiast nie ma telefonu, który by w 100% spełniał moje oczekiwania i podejrzewam też, nie ma telefonu, który spełniałby w 100% wasze oczekiwania. Dlatego kiedy kupujemy telefon, decydujemy. Się na jego zakup, wybór modelu, godzimy się na pewne kompromisy, pewnie w aspektach, które nie są dla nas aż tak istotne. Tego typu wnioski prowadzą nas do jednego ważnego pytania: czy idealny smartfon, telefon ma szansę kiedykolwiek powstać? Teoretycznie nie ma ku temu żadnych przeszkód, bo spokojnie możemy uwzględnić wszystkie oczekiwania klientów i myślę, że to nie byłby problem dla producentów. Oczywiście w granicę tego, co na dany moment. Oferuje nam technologia. Moim zdaniem, jednak idealny telefon nigdy nie powstanie, a to dlatego, że rynek jest obecnie naprawdę bardzo nasycony. Mamy multum różnych modeli do wyboru. One często różnią się jedynie drobnymi szczegółami. Większym ekranem, mniejszym ekranem, lepszą baterią, gorszą baterią i wieloma innymi, oczywiście, aspektami oraz elementami. Natomiast to oznacza, że w sumie każdy może znaleźć coś, co spełnia oczekiwania w Powiedzmy 90-95%. Dzięki za obejrzenie! Łapeczka w górze mile widziana, jeżeli materiał przypadł Wam do gustu. Oczywiście czekam na Wasze komentarze z opisem idealnego smartfona. A tymczasem do zobaczenia!